Witam. Środa, 10 marca. Broda ma już 2 tygodnie. Ja sobie dzisiaj użyję... Podgolę sobie ją brzytwą Hammer. Użyję sobie wosku do brody. O wosku chciałbym Wam nakręcić osobny materiał, więc dzisiaj za bardzo o nim nie będę mówił. I liderka. I sobie podgolę i opowiem Wam trochę o tym zapuszczaniu. Słuchajcie, 2 tygodnie minęły i moim zdaniem powoli zaczynają się takie, to jest najgorszy okres, czyli 3 takie rzeczy podstawowe. Broda zaczyna już powoli przeszkadzać i kolić, swędzieć. Po drugie, nie wygląda za specjalnie po tych 2 tygodniach. Jeszcze ten zarost nie jest na tyle gęsty. Jakieś tu dziury czy coś. Zależy kto jaką ma brodę. A po trzecie, jeśli zapuszczacie ją pierwszy raz, no to musicie się z tym liczyć, że będzie taka gadka jak: a co ty to brodę zapuszczasz, weź przestań, ogoliłbyś się. No i wszyscy jakby nie byli trochę cisną. No jest to jakaś zmiana, człowiek inaczej wygląda, więc tego się musicie spodziewać. Ja akurat z tym nie mam problemu, bo wszyscy się przyzwyczaili do tej mojej brody, że ja brodę noszę. Ale tak jak Wam mówię, jeśli zapuszczacie pierwszy raz, no to z tym się musicie liczyć. Że tak może być. Nie musi, ale przeważnie tak jest. Ja tak miałem na początku. No sobie przejadę tą brzytwę. Dlatego w tym okresie najwięcej ludzi po prostu rezygnuje z zapuszczania brody i zazwyczaj się golą. Ale mam nadzieję, że jeśli to oglądasz i jesteś i masz ochotę zapuścić brodę, to mam nadzieję, że wytrwasz. Bo moim zdaniem 4 tygodnie to jest minimum, żeby zobaczyć, czy ta broda Ci pasuje, czy z tej brody coś będzie. Bo tak jak widzicie, ta broda wcale nie jest jakaś imponująca, a wiecie dobrze, jeśli oglądaliście moje filmy, że tą brodę jednak mam gęstą. Dobra, podgolę się. Ja robię tak, żeby jednak ta broda była jak najbardziej gęsta. Ja lubię taką brodę wielką. Nie lubię strasznie tego okrojonego. Więc ja podgalam naprawdę minimalnie. Żeby tylko podkreślić, tak jak Wam mówiłem wcześniej, że jednak tą brodę zapuszczam. No i żeby nie przedobrzeć po prostu, nie? I tak jak Wam mówię, no te 4 tygodnie trzeba wytrzymać. Po 4 tygodniach już możecie wtedy stwierdzić, że jednak ta broda nie jest taka fajna i możecie się ogolić. A może no już po 4 tygodniach się okaże, że ta broda naprawdę jest fajna. Z tym podgalaniem też trzeba uważać, tak jak Wam mówię, lepiej 2 razy to zrobić, niż raz coś spierniczyć i się później trzeba będzie ogolić. Dobra, ja sobie brodę wypłukałem. Teraz Wam powiem takie moje metody, jak tą brodę, co zrobić, żeby tą brodę jednak zapuszczać. O, tu coś muszę poprawić. Policzki widzę dobre, ale coś tu ta szyja. Tu coś mam spitolone. Dobra, będzie.
To tak. Po pierwsze, kupcie sobie jakiś olejek lub balsam. Już wam mówię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że jak wydacie kasę, to wam będzie żal się ogolić. Bo stwierdzicie, no dobra, przed chwilą sobie kupiłem olejek, teraz się ogolę, to co z nim zrobię? Wywalę go. Więc to na pewno też jest jakaś wersja psychologiczna. Druga sprawa, ja sobie użyję balsamu. Zapach wanilia. Ja sobie tutaj zerknę na ściągę. To jest zapach wanilia, bursztyn, drzewo sandałowe, woda kolońska, amerys. Link do kolegi dam wam pod filmem, ale tak jak wam mówię, jeszcze nagram osobno na ten temat, więc na razie tylko tak. I po drugie, często myjcie tą brodę. Chodzi o to, żeby ona nie była taka twarda. Po myciu jednak ona się robi miękka i jak już nałożycie później sobie balsam albo olejek, to ta miękkość jest jednak dłużej niż po samym myciu. Ja to robię na tym etapie bardzo często. Staram się jak najczęściej myć tą brodę. Jej to mnie zaszkodzi, jak ona ma 2 tygodnie, a naprawdę i też nie żałuję ani olejku, ani balsamu, tylko cały czas po każdym myciu nakładam. Dobra. To tak jak widzicie, po 2 tygodniach wcale ta broda nie wygląda jakoś super. Ale mam nadzieję, że po 4 tygodniach już będzie wyglądała. Więc dzisiaj taki szybki filmik. Podgalanie. I taka rada. 2 tygodnie, a tak właściwie 4 trzeba wytrwać, żeby zobaczyć jak ta broda wygląda i czy nam pasuje i czy ta broda jest jakaś gęsta, czy to nie jest taki jakby zapałki wsadzić nie wiem w co. Dobra, ja już kończę. Link do wosku daję wam pod filmem, do stronki, a jeszcze wam nagram osobny filmik z recenzją tego, bo używam obydwu, jeszcze mam jeden zapach od tygodnia i chcę sobie wyrobić jakieś zdanie na temat tych balsamów. Widzimy się za równy tydzień, jak broda będzie miała 3 tygodnie. Gorąco was pozdrawiam i trzymajcie się, cześć.